To będzie sezon, w którym wszyscy będą chcieli pokonać Mercedesa. To ma być również wyjątkowy sezon, bo do Formuły 1 wraca Renault, a w stawce zespołów pojawi się także amerykański zespół Haas. Ma to spowodować, że rywalizacja o tytuł mistrzowski będzie bardziej zacięta od tego, co działo się w ostatnich latach. Adrian Newey z Red Bull Racing mówi, że jest szansa pokonać mistrza, ale jego zespół miał szczególne problemy przed tym sezonem. Głównym problemem, z jakim się mierzyliśmy, to informacja, z jakim silnikiem będziemy jeździć. Późno podjęta decyzja w tym temacie sprawiła, że mieliśmy kłopot, jaki silnik obudowywać w naszym samochodzie. To wielki problem, ale kiedy już była decyzja, z kim współpracujemy, mój zespół spisał się fantastycznie. Christian Horner, dyrektor zespołu Red Bulla, jest jednak spokojny o to, na co stać jego bolid i kierowców. To była szalona i bardzo ciężka zimowa przerwa, pełna ciężkiej pracy, ale ostatecznie wszystko, co zamierzaliśmy, udało się nam zrobić. Ostatnie kilka miesięcy roku 2015 udało nam się przepracować uczciwie i wyciągnąć wnioski, które pomogą nam rywalizować o najwyższe cele w nadchodzącym sezonie. Zupełnie inne nastroje panują w mistrzowskim zespole Mercedes AMG Petronas. Tutaj po spektakularnym roku 2015, w którym zespół zdobył nie tylko tytuł mistrzowski w Formule 1, ale na całym świecie zdobył 19 tytułów, rok 2016 będzie wielkim wyzwaniem. Po sukcesach, jakie odnieśliśmy w roku 2015, chcemy oczywiście kontynuować tę ścieżkę, którą podążamy i oczywiście chcemy obronić mistrzowski tytuł, ale nie możemy być tego pewni. To jest sport. Nasi rywale są bardzo mocni i jeśli można tak powiedzieć, jesteśmy wszyscy na tym samym poziomie na początku sezonu, więc my musimy zapracować na swój sukces. Mistrz świata Lewis Hamilton w ubiegłym roku zdobył trzeci mistrzowski tytuł, zrównując się tym samym ze słynnym Ayrtonem Senną w ilości mistrzowskich tytułów. Ale w tym sezonie będzie mógł zdobyć mistrzostwo trzeci raz z rzędu. To powoduje, że nie brakuje mu motywacji. Do ciężkiej pracy motywują mnie różne rzeczy, choćby to, że za przeciwników mam naprawdę świetnych kierowców. Nie mam więc problemu z tym, by budzić się rano i iść na trening, biegać czy ćwiczyć na siłowni. Ta sama motywacja pozwala mi na to, by walczyć ze swoimi słabościami. Uwielbiam słodycze. Ostatnio na lotnisku stanąłem przed stoiskiem z cukierkami i musiałem ich sobie odmówić. Mówiłem sobie, zjesz je dopiero po zdobyciu mistrzostwa. I tak jest codziennie. Każdego dnia, każdego roku. Szukasz nowych inspiracji, nowych bodźców do motywacji. Jednym z kierowców, który będzie miał coś do udowodnienia w nadchodzącym sezonie, jest Sebastian Vettel. Kierowca Scuderia Ferrari, czterokrotny mistrz świata, oczekuje, że nadchodzące miesiące przyniosą dużo dobrego. Uważam, że poprzedni sezon był bardzo udany dla nas, wbrew pozorom. Wiele było małych sukcesów w okresie, gdy budowaliśmy zespół, ale nadal jest dużo do zrobienia. To wciąż młody zespół, pracujemy ze sobą dopiero od roku i moim zdaniem dopiero teraz zacznie to przynosić porządne rezultaty. Mamy nowy bolid, który jest dla mnie bardzo ekscytujący i nie mogę się doczekać tego, czego dokona on na torach. Podobne spostrzeżenia ma Sergio Perez, kierowca Force India. Poprzedni sezon był całkiem udany, ale musimy jeszcze popracować nad prędkościami. Mamy nadzieję, że poprawimy nasz bolid i nasze wyniki z poprzedniego sezonu. I jeśli pojawimy się na podium, to byłoby fantastyczne. Perez mówił o podiach i byciu na czołowych miejscach, ale generalnie zespoły nie stawiają sobie wielkich celów. Kierowcy, jak i szefowie zespołów są bardzo powściągliwi, jeśli chodzi o cele na nadchodzący sezon. Generalnie nie stawiam sobie żadnych celów w tym roku. Nie ma niczego, co musiałbym zrobić w tym sezonie, nie mam obowiązkowych do wykonania zadań. Chcę przejechać wszystkie wyścigi szczęśliwie, wstawać każdego ranka z łóżka, stawać przed lustrem i szczerze móc sobie powiedzieć, że zrobiłem wszystko, na co było mnie stać. Wierzę, że wyniki przyjdą i będę z nich dumny. Uczciwie przepracowałem przerwę zimową. Poprzedni sezon był udany, ale z zespołem wspólnie popracowaliśmy nad detalami, które moglibyśmy poprawić. Samochód jest gotowy, ja również. Zobaczymy, na co mnie stać, ale wierzę, że będzie dobrze.
Moje nadzieje na ten sezon to ciągły progres, ciągła poprawa naszych umiejętności oraz naszego bolidu. Wierzę, że każdego dnia będziemy lepsi, nasz samochód przygotowaliśmy dobrze, a to powinno przynieść pożądane efekty. Chciałbym, byśmy zmniejszali dystans do najlepszych zespołów. Oczywiście będę starał się kontynuować swoją dobrą jazdę z poprzedniego roku, ale niestety zmieniły się bolidy, zmieniło się też wiele rzeczy, a to powoduje, że nie będzie to proste kontynuować te świetne wyniki. Ale oczywiście jestem optymistą przed tym sezonem. W nadchodzącym sezonie pojawią się na torach Formuły 1 nowe zespoły, powracający do F1 Renault i zupełnie nowy amerykański Haas. Do tego wraca do kalendarza Grand Prix Niemiec oraz pojawia się nowy wyścig w Baku. Ma to sprawić, że sezon będzie jeszcze bardziej emocjonujący. There's a couple of good news happening this year. To świetna informacja. Powrót do rywalizacji zespołu producenckiego, czyli Renault. Do tego zupełnie nowy zespół Haas to świetna informacja dla całego świata F1. Powrót do Niemiec to dla naszego zespołu szczególnie ważna i dobra informacja. Móc pokazać się przed własną publicznością to coś mega. Some question marks. Nowe zespoły, świetni kierowcy, wiele niewiadomych. Dla mnie na przykład ciekawe, jak drugi sezon pójdzie McLarenowi. Fernando i Jenson to bardzo silny duet, dzięki nim zespół może zyskać naprawdę dużo. No i Haas. Zespół, który dołączył do F1, będzie bardzo interesujący. Mają świetnego kierowcę, Estebana Gutierreza, jest on bardzo szybkim zawodnikiem, a to może przynieść wiele niespodzianek. Dla mnie oczywiście najważniejszy jest Grand Prix Rosji, ale nie mogę się doczekać klasycznych wyścigów w Monako, Monza czy Spa. Będę się oczywiście starał być jak najszybszy. Sezon Formuły 1 coraz bliżej. Wiele niewiadomych jest jeszcze do odkrycia. Zespoły za to starają się jak najwięcej opcji przetestować, a jednocześnie jak najmniej tajemnic zdradzać. Pierwszy wyścig 20 marca na torze w Australii i wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć więcej, na co stać poszczególne zespoły. Możemy kolejne punkty naszego planu realizować, ale to, na co stać nasz zespół, okaże się dopiero podczas pierwszego weekendu wyścigowego. Musimy robić wszystko, na co nas stać, by w Australii być lepszym i szybszym od naszych rywali.